Od 1 września 2019 roku wejdzie w życie istotna nowelizacja ustawy o VAT, istotna w szczególności dla przedsiębiorców w branży deweloperskiej, branży budowlanej, dotycząca definicji pierwszego zasiedlenia. Definicja pierwszego zasiedlenia w uproszczeniu jest bardzo istotna dla ustalenia, czy zbycie nieruchomości zabudowanej powinno być zwolnione, czy też opodatkowane stawką VAT. I dotychczas stosowana w polskim prawie definicja pierwszego zasiedlenia odwoływała się do transakcji podlegającej opodatkowaniu. I tylko ta transakcja wywoływała właśnie skutek pierwszego zasiedlenia. W konsekwencji nawet nieruchomości, które były wybudowane i użytkowane przez podatnika latami, w momencie ich zbycia nie były traktowane jako zasiedlone. Praktyka została zakwestionowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i polski ustawodawca, wykonując wyrok Trybunału, dokonał zmiany ustawy o VAT w tym zakresie. W konsekwencji sprzedaż lub inna forma zbycia nieruchomości, która była użytkowana przez podatnika ponad 2 lata, będzie zwolniona z opodatkowania VAT.